witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się na licytacji sprzętu biznesowego Lenovo ThinkPad model W530. Dlaczego warto kupować komputery polizingowe, komputery powystawowe, nie będę przekonywał, bo fakty są oczywiste. Niezawodność, solidność wykonania, perfekcja i co najważniejsze, pełny okres gwarancyjny. Z tymi komputerami się nic nie dzieje. Te komputery sprzedajemy i zapominamy generalnie o tym, że coś się może w nich popsuć. Mamy, jeśli chodzi o linię stacji roboczych, mamy w tej chwili 5 linii stacji roboczych, jeśli chodzi o komputery z linii QM-owskich. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta generacja. W tej chwili obecnie bardzo popularną generacją jest linia trzecia, z tego względu, że jeszcze do trzeciej generacji Intel stawiał na wydajność i na jakość wykonywanego sprzętu. Czwarta, piąta to niestety generacja, to są już linie ekonomiczne, gdzie są stosowane i procesory niskonapięciowe i przede wszystkim procesory już są wlotowane w płytę wewnętrzną, więc jakikolwiek upgrade procesora, demontaż jest w tym przypadku niemożliwy. W linii biznesowej z serii W możemy wszystko wymienić, poczynając od dysku twardego, pamięci, montażu procesora. Pokrótce przedstawię Państwu model W530. W tym przypadku mamy procesor W7W3840QM. Jest to najmocniejszy procesor z linii i7. Jest to procesor 8-keszowy, czyli generalnie już mocniejszych procesorów się nie robi. Wydajność tego procesora jest w granicach około 7-8 tysięcy w pasmaku, czyli bardzo, bardzo szybki procesor, 4-rdzeniowy, 8-wątkowy. W pamięci mamy 16 GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB, więc duża ilość pamięci RAM co daje duży zapas mocy obliczeniowej. Kolejną kwestią przy zakupie komputera stacji roboczej jest dysk SSD. Dysk SSD różni się tym od dysków klasycznych HDD, że jest dyskiem bardzo szybkim. Oparty jest na pamięciach Compact Flash, co daje szybki odczyt i zapis do aplikacji, czyli szybkie i płynne uruchamianie systemu. Na klasycznym dysku uruchamianie systemu trwa około 10 sekund, na dysku SSD 2-3 sekundy. Kolejnym głównym aspektem, jeśli chodzi o kartę graficzną w modelu Lenovo ThinkPad W530, mamy tą grafikę Quadro K2000M. Jest to grafika 2-gigowa, oparta na architekturze NVIDIA Kepler. Co jeszcze? USB 3.0 to jest standard dla tego typu urządzeń, czyli szybkie przesyłanie danych między pamięciami przenośnymi. Klawiatura odporna na zalanie cieczą. To jest bardzo ważna rzecz. W przypadku linii Lenovo, jako jedyny producent z serii W, oferuje klawiaturę odporną na zalanie cieczy. Czyli niewielka ilość cieczy powoduje, że nic się nie stanie. W przypadku Dell'a, w przypadku HP, gdyby nam się coś wylało, może nastąpić zwarcie i tak dalej. W przypadku Lenovo mamy tak zwany system innowacyjny odprowadzania cieczą, czyli tak zwane kanaliki, które są tutaj w tym miejscu. Możesz najechać, pokazać. Jest jedno miejsce w tym, drugie miejsce w tym. Co powoduje to, że gdyby jakaś tam niewielka ilość płynu wylała się, nie ma najmniejszego problemu, że komputer powinien działać bez problemu. Tak w każdym razie gwarantuje producent. To jest jedna ważna sprawa. Kolejna kwestia, 15-salowa matryca Full HD IPS. To jest też bardzo ważna rzecz. Czyli maksymalna przekątna, maksymalna rozdzielczość. Full HD pełne 1920x1080 pikseli, 15 calach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę wspomnieć również o systemie bezpieczeństwa danych. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tego. W tym przypadku mamy, czyli jeden system to jest ASP, czyli Active Protection System, czyli system chroniący głowicę dysku w momencie upadków i dodatkowy system dotyczący zabezpieczeń na linie papilarne, czyli dający nam możliwość przed nieautoryzowanym logowaniem. Dell te jednostki robocze sprzedaje w granicach około 10 tysięcy. My zaczynamy oczywiście od złotówki. U nas cena takich jednostek jest 3,5 tysiąca brutto. Zaczynamy od 1 złotego. Cena minimalna tego sprzętu jest 999 zł. Wygrywa najwyższa oferta, czyli jak powiem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, powyżej 999, mnie to mobilizuje, daje to przyrzeczenie publiczne do sprzedaży za tą kwotę. Jest to oczywiście zdecydowanie cena poniżej naszego zakupu, jeśli chodzi o te stacje robocze, ale wypuszczamy po to te jednostki raz w tygodniu, żeby dać klientom możliwość zakupu dobrego sprzętu i pokazać, dlaczego warto kupować komputery biznesowe, a nie marketowe śmiecie. W związku z tym przystępujemy do licytacji. Moja oferta jest 1 zł i oczekuję propozycji. 1 zł po raz, czy ktoś da wam więcej niż złotówkę? Ja dam 2. Pan daje 2 zł. Bardzo odważna decyzja. 2 zł dla pana po raz pierwszy. 1000 zł. Dla pana. 1000 zł po raz pierwszy. 1020. 1020 zł. 1050 zł dla pana.
1500. O, 1500. 1500 po raz pierwszy. 1550. 1550 po raz pierwszy dla pani. Pan się nie włączy licytację. Czeka pan, wyczekuj, będzie pan czarny po licytacji, tak? Tak czułem, dobrze. Czyli jako 2500. Ja pan daje 2000. 2000 zł po raz pierwszy. 2010. Mówię, warto licytować, tak jak mówię. Te sprzęty u nas są na, teraz po 3,5 sprzedają się jak świeże bułki. Tak jak mówię, nie mamy jeszcze praktycznie 20% wartości sprzętu. 2000 pani dała, ile 10, tak? 2010 dla pani po raz pierwszy. Pan 2300. Pan daje 2300. 2300 dla pana po raz pierwszy. 2300 po raz drugi. 2,5. Pan daje męska decyzja. 2,5. 2,5 po raz pierwszy. 2,5 po raz. 2600. 2600 dla pana. 2600 po raz pierwszy. 2650. 2650. Bo widzę, że tutaj będzie ostre zawodnictwo. Ale warto licytować, tak jak mówię. Mocna jednostka. 2600. 50, ile pan dał? 700. 2700. 2700 po raz pierwszy. 2800. 2800 po raz pierwszy. 50. Pan nie włącza się w licytację, przecież to jest mod. 5000 to jest tylko klasyczne były z ósemką ramowiskim HDD. To mamy najmocniejsze jednostki. Pan dał ile? 2850. 2850, kurczę, z emocje. 2850 po raz pierwszy. Niech pan licytuje, bo 2900. 2900. 2950. Niech pan przebija, bo mówię, no, może pan mieć sprzęt naprawdę rewelacyjny. Za takie pieniądze nie kupi pan nigdzie. 3500 to mamy, to są oferta kup teraz. Już tak przekroczyłem się w ucie, także. Dobrze. Ile pan daje? 2950. Pan daje 2950. 2950 pan przebija? 2950 po raz pierwszy. 2950 po raz drugi. Pan? 3? No to dobrze. 3000 dla pana. 3000 po raz pierwszy. 3000 po raz drugi. Słyszę ofert. 3000 po raz trzeci. Sprzedany panu. Zapraszam serdecznie. Bardzo dobry wybór.